Rządy Jagiellonów w Polsce nastąpiły po tym, jak krótkotrwałe rządy Andegeweinów się zakończyły. Zanim przejdziemy do Władysława Jagiełły, musimy najpierw zobaczyć, jak wyglądała sytuacja w naszym kraju tuż przed objęciem przez niego władzy. Przypomnijmy sobie, że Kazimierz Wielki, ostatni z Piastów na naszym tronie, zmarł w roku 1370, nie pozostawiwszy po sobie męskiego potomka, ale przed śmiercią zapewnił sukcesję władcy Węgier, który był, powiedzmy, że rodzinnie powiązany z Piastami, bo jego matka była córką Łokietka, czyli mamy tutaj związki pomiędzy Piastami a Antegawenami. I rzeczywiście po śmierci Kazimierza Wielkiego na tron Polski został wybrany Ludwik I węgierski z dynastii Antegawenów, co oznaczało unię personalną z Węgrami, która trwała od 1370 roku do roku 1384. W czasie panowania Antegawenów w naszym kraju wydano przywilej koszycki. Ludwik Węgierski wydał przywilej dla polskiego rycerstwa, ponieważ nie miał on męskiego potomka również, miał tylko córki, a może aż córki. W 1374 roku wydał przywilej koszycki dla polskiego rycerstwa, przywilej generalny, po to, żeby nasi rycerze zgodzili się po śmierci Ludwika Węgierskiego zaakceptować jego córkę na polskim tronie. Ten przywilej zwalniał polskich rycerzy z podatków, za wyjątkiem jednego w wysokości 2 grosze z łana chłopskiego. Zwalniał polskich rycerzy z opłat ponoszonych w związku z udziałem ich w wyprawach wojennych. Król się zobowiązywał wykupywać polskich rycerzy z niewoli podczas takich wypraw wojennych. Zwalniał rycerstwo polskie z obowiązku naprawy zamków, budowy zamków i tym podobnych rzeczy. Bardzo ważny przywilej, bo to jest pierwszy przywilej generalny dla rycerstwa. Przywilej w Koszycki. W 1382 roku Ludwik Węgierski zmarł i nasze rycerstwo nie zgodziło się na to, aby jego następcą na naszym tronie została jego córka Maria. Mamy krótkie bezkrólewie, które przynosi wzrost znaczenia Rady Królewskiej w naszym kraju, czyli ciała doradczego, które się później przekształci w kolejnych stuleciach w Senat. Natomiast ostatecznie nasi możni się dogadali z Węgrami i zgodzili się na to, aby naszym królem została druga córka Ludwika Węgierskiego o imieniu Jadwiga. I została ona koronowana na króla Polski w roku 1384. Na króla, nie na królową, bo królowa to żona króla. A ona była młodą dziewczyną, nastolatką jeszcze, i zaczęto się rozglądać za kandydatem na jej męża. I takiego kandydata znaleziono na Litwie. Tym kandydatem dla Jadwigi miał być Władysław Jogajła, nazwany w Polsce Jagiełłą. Tenże Władysław właśnie miał zapoczątkować rządy w Polsce nowej dynastii, dynastii wywodzącej się z Litwy, dynastii Jagiellonów. Dlaczego skierowaliśmy naszą uwagę właśnie w stronę Litwy? Dlatego, że mieliśmy pewne wspólne, powiedzmy, że sprawy do załatwienia, ewentualnie korzyści. Każdy z państw mógł odnieść korzyści na tym małżeństwie i na tym sojuszu. W 1385 roku doszło do zawarcia tym samym Unii Polsko-Litewskiej, Unii Personalnej, a więc takiej Unii, która łączyła dwa kraje osobą króla, natomiast wszystko inne pomiędzy krajami pozostawało oddzielne. Tylko władca łączył te kraje, stąd nazwa Unia Personalna, tak jak słowo persona, czyli osoba. Unia w krewie, 1385 rok. Co zyskiwała Polska? Polska zyskiwała nową dynastię, dynastię Jagiellonów, która wypełniała lukę po wygaśnięciu dynastii Piastów i po krótkich rządach Andegawenów, którzy również mieli kłopoty z potomkami męskimi. Polska zyskiwała sojusznika przeciwko Krzyżakom. Polska walczyła z Krzyżakami o odzyskanie Pomorza Gdańskiego, a Litwa walczyła z Krzyżakami, ponieważ Krzyżacy napadali na Litwę pod pretekstem chrystianizacji i chcieli zdobyć Żmudź, aby połączyć się terytorialnie z zakonem kawalerów mieczowych w Inflantach. Polska poprzez połączenie Unią z Litwą mogłaby zakończyć spór o Ruś Haliską, który się zaczął nieco wcześniej, od kiedy Kazimierz Wielki, czyli ostatni z Piastów, po prostu najechał na Rusi, przyłączył ją do Polski, oczywiście tocząc konflikt z Litwą właśnie. Więc to Unia mogła zakończyć ten spór o Ruś Haliską. No, oprócz tego Polska dzięki Unii z Litwą mogła liczyć na rozwój handlu, bo mogła zyskać nowych kontrahentów z Litwy.
Natomiast Litwa poprzez Unię z Polską, przystąpienie do Unii z Polską, mogła uzyskać chrystianizację, a to sprawiłoby, że Krzyżacy nie mieliby pretekstu do napadania na ziemie litewskie, właśnie pod pretekstem nawracania pogan na chrześcijaństwo. Litwa zyskiwała, podobnie jak i Polska, sojusznika w walce przeciwko Krzyżakom, a oprócz tego sojusznika w walce przeciwko Tatarom, którzy również najeżdżali na ziemie litewskie od południowego wschodu. Oprócz tego Litwa na Unii zyskiwała to, czy dzięki Unii zyskiwała to, że dołączyłaby do łacińskiego kręgu kulturowego, czyli zbliżyłaby się do Europy i mogłaby liczyć na korzyści związane właśnie z dołączeniem do tegoż kręgu. Słowem, które było kontrowersyjne w tekście Unii, w krewie zawartej, było słowo aplicare, łacińskie słowo aplicare, które Polacy rozumieli, że Polska aplicare Litwa, czyli że ją wchłania i może dysponować tą Litwą, natomiast Litwini uznawali, że no, ma być ten kraj państwem zupełnie niezależnym od Polski. Jedyne, co nas łączyć ma, to tylko właśnie osoba króla. W 1386 roku, czyli w rok po zawarciu Unii w krewie, nastąpiło przyjęcie chrztu przez Władysława Jagiełłę, a następnie koronacja już chrześcijańskiego władcy oraz ślub z Jadwigą. I w ten oto sposób rozpoczęły się rządy Jagiellonów w Polsce. Mamy tutaj portret Jagiełły, no i zobaczmy, jak wyglądała mapa obu krajów. Widzimy Polskę kolorem, powiedzmy, czerwonawym zaznaczoną i Wielkie Księstwo Litewskie. Oba kraje tworzyły całkiem potężny organizm państwowy, ale przypominam, połączone były jedynie unią personalną, czyli pozostawały te kraje oddzielne. Jedyne, co ich łączyło, to osoba władcy. A, jeszcze ważna rzecz, zobaczmy, tutaj mamy Żmudź. To jest ta ziemia, która właśnie była atrakcyjna dla Krzyżaków. Oni najeżdżali na Żmudź należącą do Litwy, dlatego że chcieli poprzez zajęcie Żmudzi połączyć się terytorialnie właśnie z zakonem kawalerów mieczowych w Inflantach się znajdującym, bo tutaj mamy resztę ziem zakonnych zaznaczone tym kolorem niebieskim. Dlatego właśnie Krzyżacy atakowali przede wszystkim litewską Żmudź. Jagiełło miał brata Strzeżnego imieniem Witold i tenże Witold nie za bardzo chciał się zgodzić z postanowieniami Unii w krewie, dlatego że miał własne ambicje przejęcia władzy na Litwie i robił wszystko, żeby potwierdzić to, że Litwa jest w jego posiadaniu, a nie w posiadaniu Władysława Jagiełły. Doprowadził do tego, że nawet oddał Żmudź Krzyżakom formalnie, czym sobie można powiedzieć, że strzelił w stopę. Później Krzyżacy doprowadzili nawet do uwięzienia Witolda. Zdołał jednego zbiec. Nie wiodło mu się również w walce z Tatarami, gdzie poniósł klęskę właśnie z nimi w bitwie pod Wolsklą w 1399 roku. No i ponieważ mu się nie udało ani z Krzyżakami załatwić sprawy, ani z Tatarami, ostatecznie pokornie wrócił do Władysława Jagiełły i doprowadził do odnowienia Unii Polsko-Litewskiej. Nastąpiło to w Wilnie i w Radomiu w roku 1401. Uzyskał dla siebie Witold potwierdzenie, że jest on wielkim księciem Litwy aż do końca swojego życia. No i też uzyskano potwierdzenie, że Polska i Litwa jednak są odrębnymi państwami, czyli wyjaśniono te nieścisłości związane ze słowem aplicare. Kolejny problem Jagiełły to konflikt z Zygmuntem Luksemburskim, czyli z władcą Czech. To był konflikt, który między innymi miał podłoże religijne, dlatego że na początku wieku XV rozwijał się husytyzm na terenie Czech. Po spaleniu Jana Husa na soborze w Konstancji w roku 1415 ten konflikt nabrał na sile, dlatego że husyci sprzeciwili się chrześcijańskiemu władcy Czech, czyli Zygmuntowi Luksemburskiemu, i rozpoczęły się wojny husyckie. Husyci, nie akceptując katolickiego Zygmunta Luksemburskiego na swoim tronie, zaproponowali objęcie właśnie władzy królewskiej w swoim kraju Władysławowi Jagielle. No, gdyby Jagiełło przyjął tę koronę czeską, naraziłby się na wojnę właśnie z Zygmuntem Luksemburskim i jego sojusznikami. Dlatego skrzętnie odmówił przyjęcia Jagiełło właśnie korony czeskiej, ale potajemnie wspierał husytów w walkach właśnie z Luksemburczykiem, czyli z władcą z dynastii luksemburskiej. Więc tutaj tak trochę Jagiełło lawirował,
A dlaczego wspierał go? Dlatego, że Zygmunt Luksemburski z kolei był stronnikiem Krzyżaków, no i nie chciał w związku z tym wzmacniać Krzyżaków takim sojuszem Jagiełło, więc zajmował tutaj Zygmunta Luksemburskiego konfliktem rozrastającym się na terenie Czech. Tutaj na zdjęciu widzimy taki wóz, który był używany przez husytów do walki. Przez te otwory husyci razili ogniem z broni palnej swoich przeciwników. Czyli taki element taboru właśnie husyckiego na zdjęciu mamy. W 1399 roku młoda żona Jagiełły, o wiele starszego od niej, zmarła. Jadwiga zmarła i Jagiełło w pierwszą rocznicę jej śmierci postanowił z kosztowności właśnie pozostawionych przez Jadwigę ufundować na nowo uczelnię wyższą w Krakowie, odnowić nieco podupadłą już Akademię Krakowską założoną przez Kazimierza Wielkiego, ale już nieco zniszczoną, więc wsparł ją finansowo tą uczelnię i od tej pory już mamy nie Akademię Krakowską, tylko w postaci odnowionej Uniwersytet Jagielloński. Poza tym Jagiełło zastanawiał też się nad sprawą następstwa tronu, żeby możni zgodzili się na to, aby po śmierci Władysława Jagiełły rzeczywiście rządzili jego synowie. Musiał wydać przywileje polskiemu rycerstwu. To są przywileje w Wiedniu w roku 1430 i w Krakowie w 1433. Te przywileje zapewniły polskiemu rycerstwu nietykalność osobistą i majątkową. Słowa naminem captivabimus oznaczają, że nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądu. Więc tutaj widzimy, że Jagiełło też myślał o przedłużeniu właśnie rządów swojego rodu, co zresztą było skuteczne i rzeczywiście w wyniku tychże przywilejów, wydania tych przywilejów, synowie Jagiełły kontynuowali rządy tejże dynastii w Polsce. Kolejna unia, jaką Jagiełło zawarł, czy Polska, jaką zawarła z Litwą raczej, to była unia w Horodle. W 1413 roku zawarta. Potwierdzono, że Litwa ma mieć jednak odrębnego władcę od polskiego władcy. Praktyką było to, że władca, który panował na Litwie, później zostawał władcą również Polski. Ustalono też, że Polacy i Litwini będą wspólnie wybierać swoich władców. Zrównano też w prawach rycerstwo polskie i rycerstwo litewskie, czyli bojarów, tych powiedzmy arystokratów wschodnich. I oprócz tego też bojarów dopisano do polskiego herbarza, rozszerzając właśnie herby polskie na to rycerstwo litewskie i tym samym przywileje polskiego rycerstwa były przynależne od tej pory też rycerstwu litewskiemu. Oprócz tego na Litwie wprowadzono urzędy, które w Polsce już się przyjęły wcześniej, czyli Urząd Wojewody, Urząd Starosty i Urząd Kasztelana. Warto pamiętać, że Urząd Starosty w Polsce wprowadził czeski król Wacław II, który rządził w latach 1300-1305 i Czechami, i Polską właśnie. Wielkim problemem Jagiełły też była kwestia sporu właśnie o Pomorze Gdańskie toczonego z zakonem krzyżackim i z państwem krzyżackim. W 1401 roku na Żmudzi już wiemy, że to ta ziemia, którą krzyżacy nękali, aby się połączyć terytorialnie z zakonem inflanckim. Na Żmudzi wybuchło antykrzyżackie powstanie. Ono zostało zakończone pokojem zawartym w Raciążu, ale w 1402 roku krzyżacy znowu uzyskali pewną przewagę, odkupując nową Marchię, czyli na zachód ziemię położone od Pomorza Gdańskiego. To jest, powiedzmy, że wydarzenie, które niepokoi Jagiełłę, bo to oznacza, że państwo krzyżackie przedłuża granice z naszym krajem i też, powiedzmy, że zdobywa ziemię atrakcyjne gospodarczo, co może prowadzić później do wzrostu zysków, a te zyski krzyżacy będą zamieniać na lepszą i liczebniejszą armię. Krzyżacy negują fakt przyjęcia chrześcijaństwa przez Litwę, bo to chrystianizacja Litwy się odbywała za pośrednictwem Polski po Unii w Krewie, po zawarciu Unii w Krewie. No więc krzyżacy negują ten chrzest, no bo gdyby zaakceptowali, że Litwini są chrześcijanami, no to powstałoby pytanie, po co jeszcze ma istnieć dłużej państwo zakonne na terenie właśnie Prus i Pomorza Gdańskiego, skoro już wszyscy dookoła są nawróceni na chrześcijaństwo. Więc tutaj
podważyłoby to sens istnienia Krzyżaków, dlatego oni negują chrześcijańskość Litwy. Jagiełło dąży do odzyskania Pomorza Gdańskiego i kolejne powstanie na Żmudzi, które wybuchło w roku 1409, jest powodem do wojny z Krzyżakami, wojny polsko-krzyżackiej. Oczywiście po stronie Polaków walczyli też Litwini. Casus Belli, czyli powód do wypowiedzenia wojny. To jest to powstanie na Żmudzi. Krzyżacy oskarżyli Polaków o wspieranie powstańców na Żmudzi. Odkryto, że Jagiełło wspierał powstańców, na przykład posyłając im broń. I to doprowadziło do tzw. Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, toczonej w latach 1409-1411. Wielkim mistrzem krzyżackim wówczas był Ulrich von Jungingen, a największym starciem militarnym tejże wojny była stoczona 15 lipca 1410 roku bitwa pod Grunwaldem, oczywiście kojarzona z dwoma nagimi mieczami, które miał przysłać Wilhelm von Jungingen chowającemu się w lesie ze swoim wojskiem Jagielle. No i też kojarzona ta bitwa jest ze słynnym obrazem Jana Matejki. I temu obrazowi się trochę bliżej przyjrzymy. W centralnym miejscu tego obrazu został namalowany Witold, a więc krewny Jagiełły. Sam Jagiełło nie brał udziału w bezpośrednim starciu. Na modłę wschodnią obserwował całą bitwę z pewnej odległości, z wzniesienia, dzięki czemu mógł mieć pogląd na całe pole walki i mógł reagować, wydając odpowiednie rozkazy. Poprzez to, co widział, mógł po prostu sprawniej dowodzić. Inaczej, inny styl, powiedzmy, że dowództwa zaprezentował Ulrich von Jungingen, czyli wielki mistrz krzyżacki, który na modłę zachodnią walczył w środku bitwy, znajdując się i swoją postawą zachęcając rycerzy do waleczności. Matejko namalował tutaj scenę w zasadzie niemalże śmierci tego Jungingena. Widzimy tutaj Żmudzina i kogoś, kto wygląda jak kat zamachujących się właśnie na wielkiego mistrza krzyżackiego i włócznią, i toporem. Namalowanie kata sugeruje, że zostaje wykonany pewien wyrok, że za chwilę zginie złoczyńca i zostanie, powiedzmy, że dokonana pewna zemsta, sprawiedliwość zapanuje. Widzimy tutaj też pewnego wodza husyckiego, Jana Żiszkę, pod Grunwaldem, umieszczonego przez Jana Matejkę na obrazie. Widzimy polskiego znakomitego rycerza Zawisze Czarnego, tutaj z kopią w ręce, najsłynniejszego polskiego rycerza, który wygrywał turnieje rycerskie wówczas w Europie. Wśród chmur Matejko namalował, tutaj przybliżam, postać świętego Stanisława, naszego świętego, patrona Polski, obok oczywiście świętego Wojciecha, patrona Polski. To jest ten człowiek, którego ciało się miało zrosnąć, ciało, które rozczłonkował Bolesław Śmiały, miało się zrosnąć, to miał być sygnał do zjednoczenia się polskich ziem i zakończenia okresu rozbicia dzielnicowego. On tutaj się ma modlić o powodzenie Polaków w tejże bitwie. Mimo wygranej bitwy pod Grunwaldem nie udało się zdobyć Malborka, czyli stolicy państwa krzyżackiego. W związku z tym tak naprawdę wielu historyków zastanawia się, czy sukces, jakim było pokonanie Krzyżaków pod Grunwaldem, został w pełni wykorzystany, ten sukces polsko-litewski. Jeszcze w październiku stoczono bitwę pod Koronowem, a już w roku następnym, na początku 1411 roku, zawarto pokój toruński. Pierwszy pokój toruński. Ten pokój nie zwracał nam Pomorza Gdańskiego, ale zwracał nam ziemię dobrzyńską. Ustalono też, że Żmudź pozostanie przy Litwie do momentu śmierci Jagiełły i Witolda oraz Krzyżacy mają wypłacić Polakom odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy kop groszy. Czy to jest korzystne dla Polski, dla Litwy? Czy to są korzystne postanowienia? I tak, i nie. Główny cel nie został spełniony, czyli Pomorze Gdańskie pozostaje w rękach krzyżackich, ale Krzyżacy stracili bardzo wielu rycerzy w tejże bitwie. Stracili też dużo pieniędzy i tak naprawdę ta bitwa, porażka Krzyżaków w tej bitwie pod Grunwaldem załamała potęgę zakonu. Zachwiała potęgą zakonu i Krzyżacy, aby się odbudować, musieli później wykonywać różne ruchy, m.in. podnosić podatki i w perspektywie dłuższej można powiedzieć, że doprowadzili im do jednak upadku potęgi swojego kraju, więc ta bitwa w dużej mierze przyczyniła się do odzyskania Pomorza Gdańskiego, ale dopiero za jakiś czas. Była pewnym impulsem
pewnym, można powiedzieć, ruchem, który przywrócił pierwszą z kostek domina i wywołała pewien efekt domina, ale w perspektywie kilkudziesięciu lat w przód. Warto też wspomnieć, że krzyżacy zaprosili do udziału w bitwie pod Grunwaldem gości z zachodniej Europy, właśnie pod pretekstem walki z pogańskimi rzekomo Litwinami. Więc tutaj też krzyżacy stracili im na wizerunku w tejże bitwie, kiedy ci goście z zakonu przyjechali i zobaczyli, jak to jest naprawdę. Rzut oka na mapę. Tutaj widzimy państwo polskie, państwo litewskie i ziemie krzyżackie. Żmudź oczywiście za panowania Jagiełły. Tak to się prezentowało. Widać, że rzeczywiście Polska i Litwa stanowiły potężny organizm państwowy w tamtym okresie. W 1414 roku mamy kolejny epizod walki polsko-krzyżackiej, tak zwana wojna głodowa. Głodowa dlatego, że przez dużą część tejże walki oblegano twierdzę i chciano wziąć głodem obrońców. W 1414 roku też rozpoczął się Sobór w Konstancji, na który wysłaliśmy naszą delegację silną profesora Pawła Wodkowica, naszego znakomitego rycerza Zawiszę Czarnego oraz Mikołaja Trąbę, przedstawiciela duchowieństwa, i oni mieli na Soborze w Konstancji zabiegać o to, aby właśnie cesarz nacisnął na krzyżaków i zmusił do zwrotu Polsce Pomorza Gdańskiego. Paweł Wodkowicz przekonywał w słynnym referacie, że nie wolno nikogo nawracać na chrześcijaństwo stosując przemoc, a tak właśnie robili krzyżacy, i to jest wkład, można powiedzieć, Polaków w rozwój praw człowieka, ale mimo tego wszystkiego Sobór w Konstancji nie zwrócił też nam Pomorza Gdańskiego, dlatego po zakończeniu Soboru wojna z krzyżakami rozgorzała na nowo. W 1419 roku mamy kolejną wojnę. Wojna ta kończy się zawarciem pokoju nad jeziorem Mełno. Pokój mełneński zmienia decyzję dotyczącą Żmudzi, decyzję pierwszego pokoju toruńskiego zmienia, mianowicie tym razem ustalono, że Żmudź staje się litewską ziemią już bezwarunkowo, czyli nie do końca życia Jagiełły i Witolda, ale po wsze czasy, można powiedzieć. Ostatnia wojna z krzyżakami, jaką prowadził Jagiełło, wybuchła w roku 1431. Zakończyła się już po jego śmierci, bo Jagiełło zmarł w roku 1934 i też nie przyniosła ona nam zadowalających dla Polaków czy dla Litwinów rozstrzygnięć.